Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. Ja zacznę przygodę z mechanikiem. Sorry, to nie ta seria. Michu, mam nadzieję, że mnie wybaczysz. Jeszcze raz. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. Jak przygotować auto do wraka? Mam nadzieję, że Wam się taka seria spodoba, albo będą to po prostu zwykłe odcinki. Jak już wiecie, ruszyły wraki, ruszył offroad. Pierwsze wyścigi już niedługo, więc i my musimy przygotować swojego wraka do tych wyścigów. Dzisiaj przygotowujemy naszą drugą Hondę. Przy okazji przetestujemy naszą nową maskę spawalniczą. Zobaczymy, co ta firma jest warta. Czy cena ma jakąś różnicę w stosunku do jakości. To będzie jej chrzest bojowy. Zapraszam Was do oglądania. Cóż, ja będę dalej przedłużać. Tak wiecie, zawsze nagrywam na spontanie. Nigdy nie mam scenariusza przygotowanego. I tak samo będzie w dniu dzisiejszym. W dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku. Dobra, przestaję już gadać. Oglądajcie. Przerabiamy naszego wraka. Przeróbkę naszego wraka zaczniemy oczywiście od przeniesienia chłodnicy. Zamontujemy ją tu na podłużnicy. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, ale jakoś to zrobimy. Wykorzystamy do tego trochę złomu. Między innymi starą taczkę. Następnie wytniemy dolny pas przedni i zamontujemy tutaj wzmocnienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, wyciąłem tutaj pas przedni, dolny, bo już tam nie będzie potrzebny, tylko by nam przeszkadzał. Co tu w to miejsce ujdzie nowy pas, solidniejszy, mocniejszy, więc na pewno będzie można taranem jechać. A chłodnicę umocujemy gdzieś to w tym miejscu, tak żeby nie przeszkadzało, a jednocześnie żeby miało dobre chłodzenie. Działamy dalej. Zapomniałem jeszcze tylko dodać, że żeby umocować chłodnicę tu w tym miejscu, to trzeba jakąś podstawkę pod nią zrobić, tak żeby ona na czymś się mogła trzymać. A to idziemy na złomowisko, poszukać jakiegoś płaskownika i zaczynamy spawanie. Po ciężkich próbach i wielu przymiarkach wymyśliłem coś takiego. Tak będzie się opierać chłodnica na tym płaskowniku, a tu na górze nie wiem jeszcze, coś wymyślę, żeby to umocować. Thank you.
problem z korkami. Muszę wymienić się na większe. Nie będę was już zanudzać tymi lusterkami. Pokażę wam efekt końcowy. Jak widzicie, pas przedni wyspawany. Konstrukcja solidna, więc że będzie można jechać taranem. Ale oczywiście bezpieczeństwo to podstawa na wrakach, więc że z głową jeździmy. Tu w to miejsce przyjdzie nam chłodnica. Niestety w dniu dzisiejszym jej nie zamontuję. Pilna sprawa do załatwienia, muszę przerwać pracę. Ale to nie znaczy, że to już koniec przebudowy wraka. W dzisiejszym filmie to już jest koniec. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału. Oczywiście z dzwoneczkiem, bo inaczej nie dostaniecie powiadomień o kolejnych nowych filmach. Do polajkowania, komentowania, udostępniania. A w sumie, jeśli macie jakieś pomysły ciekawe na przebudowę wraka, popiszcie w komentarzach. Chętnie wysłucham. Nie wszystko muszę wiedzieć. Cóż, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!